W filmie wykorzystano autentyczne zdjęcia fotograficzne i filmowe z wizji lokalnych, dowody rzeczowe, listy anonimowe, utrwalone na taśmie magnetofonowej głosy i inne istotne dla prezentowanej sprawy materiały zabezpieczone przez Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. We wtorek 22 stycznia 1957 roku w Warszawie przy zbiegu ulic Naruszewicza i Weinerta uprowadzono 16-letniego ucznia szkoły ogólnokształcącej PAKS Bogdana Piaseckiego. Uprowadzony, a później zamordowany Bogdan był synem Bolesława Piaseckiego, przewodniczącego stowarzyszenia PAKS. Uprowadzenie miało następujący przebieg. Około godziny 13 na postoju taksówek przy ulicy Żelaznej jeden ze sprawców, zapowiadając dłuższy kurs w kierunku Mokotowa, wsiada do samochodu i poleca udać się pod gmach sądów przy alei generała Świerczewskiego. Tu zabierają drugiego mężczyznę i razem jadą w pobliże szkoły PAKS. Eckerling zatrzymuje taksówkę na ulicy Weinerta. Sprawcy wysiadają z samochodu, a kierowca obserwuje oddalających się mężczyzn. Uwaga! Eckerling twierdzi, że zatrzymał taksówkę i oczekiwał na swych pasażerów po prawej stronie ulicy Weinerta. Natomiast świadkowie zdarzenia i koledzy Bogdana Piaseckiego, a także sprzedawca kiosku spożywczego Henryk Rysak, zeznali, że samochód stał po lewej stronie tej ulicy. Bogdan w towarzystwie kolegów wraca ze szkoły ulicą Naruszewicza. Chłopcy mijają ulicę Weinerta i wówczas do grupy tej podchodzi jeden ze sprawców. Odwołuje Bogdana, coś z nim rozmawia i okazuje mu jakiś dokument, po czym udają się do oczekującej taksówki. Zaintrygowani tym zdarzeniem uczniowie wracają do skrzyżowania i notują numer rejestracyjny odjeżdżającej taksówki. W dniu uprowadzenia, około godziny 15.15, nie później jak o godzinie 15.45, jeden ze sprawców telefonuje do szkoły PAKS. Przedstawia się jako naleśnik z Ministerstwa Oświaty i usiłuje dowiedzieć się, czy Bogdan jest synem Bolesława Piaseckiego, przewodniczącego PAKS. Następnie sprawcy łączą się telefonicznie z gabinetem Bolesława Piaseckiego i informują, że w UPT Warszawa 1 przy ulicy Nowogrodzkiej w okienku Postre Stand znajduje się adresowany na jego nazwisko pilny list. W okienku Postre Stand UPT Warszawa 1 22 stycznia 1957 roku pracowały Teresa Łucyk i Alina Józefczyk. Ta ostatnia przypomina sobie, że list dowodowy wydała na upoważnienie kobiecie, która posiadała dowód osobisty Bolesława Piaseckiego. List odebrano około godziny 17. Sprawcy informują w liście o uprowadzeniu syna Piaseckiego, żądają okupu w wysokości 100 tysięcy złotych i 4 tysięcy dolarów, zalecają, by okup został przygotowany w ciągu 48 godzin, zapowiadają dalsze dyspozycje. Zgodnie z zapowiedzią, 24 stycznia w godzinach wieczornych porywacze nawiązali kontakt telefoniczny z Bolesławem Piaseckim. Z panem Piaseckim? Pan Piasecki, pan syna. Czy rozmowę podsłuchuje pana? Przez policję. O 11 wyjdzie pan z domu z pieniędzmi. I do 13 uwolni się pan na mieście pod opieki trenera. Od 13 proszę czekać na nasz telefon w restauracji Kameralia na ulicy Foxa. Do widzenia. Halo. Zgodnie z telefoniczną instrukcją sprawców, 25 stycznia ksiądz Suwała, jako wysłannik Bolesława Piaseckiego, udaje się z okupem do restauracji Kameralna przy ulicy Foksal. Ksiądz spóźnił się prawie godzinę, a mimo to wkrótce po jego wejściu do restauracji sprawcy nawiązali z nim łączność telefoniczną. Pan poprosi pana Suwałę. On czeka na telefon. Tak, tak. Ksiądz Suwała, w stronie syna. Weźmie pan natychmiast taksówkę. Taksówkę pan weźmie natychmiast. Tak? I szybko pojedzie pan. Proszę, dziękuję. Aleja na Skarpie. Aleja na Skarpie 65. Aleja na Skarpie 65. Ksiądz Suwała wyszedł i taksówką udał się na pierwszy punkt kontaktowy. Ksiądz Suwała w budynku przy alei na Skarpie 65. Instrukcja umieszczona w gablotce listy lokatorów kieruje księdza Suwałę na 8 piętro tego budynku, gdzie we wnęce na bezpieczniki elektryczne była druga instrukcja. Panie Piaseckim.
powiedzieć mu, że w głównych drzwiach Kościoła Świętego Krzyża, list do niego. W głównych drzwiach Kościoła Świętego Krzyża, list do odebrania natychmiast. Powód zerwania łączności sprawcy wyjaśniają w liście, który umieścili w głównych drzwiach Kościoła Świętego Krzyża. Oto jego fragmenty. Chyba pan sam uważa, że dla jednego księdza 7 radiowozów to za dużo. Za lekcję pokazową bezsilności milicji zapłaci pan dodatkowo 100 tysięcy złotych. Próba podjęcia kontaktu w dniu 28 stycznia za pośrednictwem związanego z paksem pisarza Jana Dobraczyńskiego również nie doszła do skutku, mimo że wysłannik u niego czekał z okupem. 29 stycznia sprawcy zerwali telefoniczny kontakt z niewyjaśnionych przyczyn. Być może, że bezpośrednim tego powodem było przypadkowe odkrycie w tym dniu niewykorzystanych jeszcze punktów kontaktowych, bowiem 28 stycznia około godziny 11.30 pracownik konserwacji urządzeń przeciwpożarowych Zygmunt Oporek znalazł przypadkowo na placu Dzierżyńskiego pudełko od zapałek z instrukcją sprawców. Informuje o swym odkryciu spotkanych na krakowskim przedmieściu dwóch oficerów milicji obywatelskiej. W tym miejscu 22 stycznia około godziny 14 Ignacy Eckerling po raz ostatni widział swych pasażerów. Od tej pory, na przeciąg prawie 2 lat, ślad po Bohdanie Piaseckim zaginął. Dopiero 8 grudnia 1958 roku w ubikacji schronu Toplu przy Alei Świerczewskiego 82A przypadkowo odnaleziono zwłoki uprowadzonego chłopca. Oględziny i sekcja zwłok wykazały, że zabójstwa dokonano najprawdopodobniej w dniu uprowadzenia przez zadanie uderzenia tępym narzędziem w lewą skroń i ciosu nożem w okolicę serca.